Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj przyjechaliśmy do miejscowości Głowno, do kolegów Cezarego Kacperskiego i brata Krzysztofa Kacperskiego. Krzysztofa, którzy są tutaj w tym samym oddziale. Krzysztof mieszka, jesteśmy teraz po sesji u Cezarego, a Krzysztof mieszka po sąsiedzku i jest rywalem w tej samym oddziale i sekcji, tak? Tak, tak. To teraz może powiedzmy coś więcej o oddziale może. Tak, to witam wszystkich hodowców, witam Ciebie Krzysiu. Przedstawię się, jestem Cezary Kacperski, lotuję w sekcji Głowno, oddział Stryków, okręg Łódź. Moje oddział ile liczy hodowców? 70. Około 70? Tak, ile tak, sekcji tutaj macie? W sekcji 30 paru. No, około 40. Około 40, około 40 tutaj. Tak. A ile teraz, jakie znane nazwiska są tutaj, kogo możemy spotkać? Bo kolega ma ten tutaj sklep w Głownie jeszcze. Cyprian tak, Jagielski to ma sklep. Tak, tak. Tam wiemy, że już tam jeden jest. A teraz jakich innych jeszcze macie tutaj hodowców? No, najgroźniejsi to są z drugiej sekcji. Tutaj Jarek Kwiatkowski, Ratajczyk, Jacek, Mirys, Wojtek. No, tak, to są najważniejsi nasi tacy konkurenci. Wy jesteście braćmi, który jest starszy? Ja tutaj jestem starszy. A hodujecie gołębie wspólnie od dziecka, nie, czy nie? Czy jak to się zaczęło? No, od najmłodszych dziecka, tak. Tylko ja kupiłem tą posesję w 2010 roku. Postawiłem pierwsze gołębniki. No i pierwsze gołąbki ściągnąłem do swojej hodowli od braci Baranowskich i od świętej pamięci Wojtka Oleszczuka. I tak się moja ta przygoda z gąbkami zaczęła. W którym to roku było? W 2010. 2010. W stażu nie masz za dużego. No nie mam za dużego. A brat wcześniej hodował? No tak, tak. Mieliśmy rew wcześniej. No. Ale... Co, ale czekaj, ustalmy to. No. Brata nie wziąłeś żadnych gołębi, nie dał ci, czy nie? Nie chciał, nie chciał. Nie było ci konkurencja, stać może konkurencja, na konkurencja, nowy zarodek. Mówił tak, sam, nie chciał żadnej pomocy, sam musiałem działać. Rozumiem. Nie? No i pojechałem po pierwsze gołąbki do braci Baranowskich, to witam ich serdecznie, pozdrawiam. I od świętej pamięci Wojtka Oleszczuka. No i moja się przygoda zaczęła, że od razu w pierwszym rokiem byłem mistrzem oddziału. I od 2010 do 2017 cały czas utrzymuję tego mistrza. Tu w oddziale? W oddziale, tak. No, a w okręgu w 2011 byłem trzeci, w 15 pierwszy w okręgu, no i w 17 w tym roku jestem drugi. Tutaj poznaliśmy się na wspólnym gołębniku Centrum u kolegi Mariusza Tosika. Ja trochę jestem rozżalony, bo wycieczkę, co wtedy na Maltę, że tak powiem, wygrałeś ty i miałeś tam jechać, to ja mogłeś zamiast mnie wypuścić, to pojechała tutaj żona Krzysztofa. Tak, tak sobie żartuję, ale tak powiedzmy, bo dużo na wspólnych gołębnikach obstawiasz i między innymi właśnie tam w centrum, w WG Centrum, twój gołąb wtedy to było tak, 3 lata temu, tak? To było nie, 2 lata, lata temu. W 2016 roku. Tak, był... Siadło, szpica przyszła, siadło 6 gołąbków, mój odbił się gołąbek jako czwarty. No i najlepsza drużyna składała się z dwóch gołębi, no to był ten wyjazd na Maltę. I ten na Maltę, ale tak, w tym roku też jak... Ale mówisz... jeszcze powiem, że w 2016 roku wygrałem w WG Łącku, mój gołąbek usiadł jako... U Cypriana, tak. Przyszły tylko dwa gołąbki, mój był pierwszy, nie? Ale z dużą przewagą. Roku... Z dużą przewagą, półtorej i w tym godziny roku też tam byłeś wspólnie tutaj z Krzysztofem, byliście tak, u Mariusza Tosika w miejscowości te Sopki i wasz gołąb był przecież... Pierwszy, 8 i 16 z lotu finałowego. No, nie? Zabrakło tam troszeczkę, żeby pierwszy ta drużyna była, bo akurat były te drużyny dwie, była jeden i gołębie, które mimo że cztery chyba przyleciały wtedy pierwszego dnia, tak? Czy do, z tych, nie, w tych 70 na początkowych, tak, to były tylko dwa z jednej drużyny i dwa z drugiej. Tak, zabrakło tak, tego tak, trzeciego zabrakło, do drużyny. Zabrakło, był też lider. No, no, ale tak, te gołębie, które tam wtedy siadały, te pierwsze, które na wspólny gołębnik wystawiałeś, to z jakich gołębi pochodziły? To były... Gołąb jest, asem jest gołąb, biały gołąb. I to jest Ludoklases. Ludoklases, tak? Tak. To jest gołąb od Sakisa, a wyhodował go Jarek Żankowski. Kupił. Znaczy kupił samiczkę i wyhodował młodego, ja kupiłem tego gołąbka białego. Skojarzyłem z gołębiem Iwo i w tamtym roku był czwarty z tych gołębi, a w tym roku jest as, biały gołąb. Właśnie o tym wspólnym gołębniku. Krzysztof, to była ta druga drużyna, czy to były dwie drużyny dla ciebie? No, czy tam, Krzysztof, miałeś tu jakieś gołębie tam też, czy nie? Coś było, ale, coś było, ale było nie chwali się. Nie, dobrze. No. Tutaj gołębi, które masz teraz w swojej hodowli, one są w tych tutaj gołębnikach, które mamy za plecami, popatrzmy. Tutaj widzę, są taki gołębnik z taką wolierą, to jest gołębnik co dla młodych, nie? No, dla późnych gołębi. Dla późnych? Gołębi, tak, tak. Późnych. Tutaj masz, widzę, przy każdym gołębniku wlot. Tak. Tu zostało... I tu rozpłody też, rozpłód tu też jest? W pierwszym gołębniku zostało mi 100 gołębi lotowych po lotach, po 300, nie? Ale po młodych mówisz? Młode, tak, patrzę, tak. Czerwone obrączki mają tam. Podejdziemy, może tak, troszeczkę tak, pokażemy. Tutaj kolega przygotował tam w koszach gołębie do prezentacji, za chwilę będziemy o nich więcej mówić. Natomiast tutaj powiedzmy tak, na loty gołębi młodych, ile wszystkich gołębi miałeś? 150, stuwa została. Stuwa została, 50 około strat było, tak? 50, tak, strat. Tak, ale chyba nie rozpaczasz po nich. Nie, jak nie ma to. No nie ma. Nie ma. Tutaj u kolegi Krzysztofa było podobnie, czy nie? U mnie było 80, zostało 46. 46, czyli też widzę takie straty troszeczkę no, większe proporcjonalnie, tak, no.
No trzeba, może trzeba było bratu pomóc wtedy jakby w potrzebie, a nie. Teraz tu rywalizujecie, widzę, tak zgodnie, bo nie ma żadnego takiego zacietrzewienia. Tutaj mówimy tak, mamy te młode, widzę też tam jest dużo takich tych białych, pstrych, no, takich, trzy sztuki. Tam było, nie, było 10, zostało 8 po lotach. Aha, było to są 10. Właśnie z tej linii no, właśnie z kolegi, tak. Jarka Grzankowskiego? Tak, między innymi, między innymi. Dobrze, a tam masz gołębniki dla gołębi dorosłych tutaj, tak? Tak. O, tutaj, a są rozłączone samiczki. A loty gołębi dorosłych jak u was przebiegały w oddziale tutaj? To bardzo ciężki sezon mieliśmy w tym roku na... Mieliśmy zmieniony kierunek i po prostu stare gołębie. To znaczy no. Zmieniony to z jakiego, jakie w tym roku mieliście loty? Leciliśmy typowo z zachodu, a tak? Zmienili troszeczkę na dół, tak na Wrocław. Południowy zachód tak, tak bardziej. I no po prostu był ciężki sezon jak tego. Dobrze. Tu tutaj na loty gołębi dorosłych to jak wam szły? No ja to bardzo nie mam czasu, przygotowany jestem na lipiec, sierpień, mam pracę i w Niemczech wyjeżdżam z towarem, no obstawiam gołębie stare, nie? Tam jestem tym mistrzem rocznych, praktycznie co roku, a no nieraz nie obstawię jednego lotu, wiadomo, że się spada, nie? Bo to czas nie pozwala, nie? Tak. W rozpłodzie, ile masz gołębi w rozpłodzie? No w rozpłodzie będzie ze 30 par. 30 par, czyli około 60 gołębi, no 60 gołębi. I tutaj masz, tak jak już wiemy, masz od kolegi Grzankowskiego gołębie, ale jakie jeszcze tutaj? Tego Sakisa masz tak. Gołębie? No i w tym roku sprowadziłem gołębie, no już w tamtym roku, od Henry Mentena. A Henry Menten, tak, to Geringsa tak, dużo ma. Tak, no to jest bardzo mała hodowla, bo ten pan ma, jest wiekowy, ma 84 lata i ma gołębi do lotu 12 młodych, 10 par ma rozpłodowych i on miał olimpijczyka Juliana, potem po Julianie wnuczka wyhodował Cavendisha. I potem miał w 2014 roku najlepszego asa Belgii. To był Deforuit był trzecim asem gołębi w Belgii, a Fetel był pierwszym asem. I w 2015 miał dwa olimpijczyki. Właśnie ten Deforuit i Fetel byli olimpijczykami. Także pan ma ładny wynik. Ale te gołąbki są unikatem tu na Polsko, to jest bardzo ciężko kupić. No szczerze, ja miałem. Ale miałeś podobne nazwisko na pewno. Nie, Menten, 100%. A to jest Henry. Menten. Henry. To się czyta Henry. Henry tak. Menten. Miałem te gołębie spokojnie. Tak, tak. 10 sztuk, bo mi osobiście przywiózł je kolega Markus Bauer z Belgii. Bym polemizował, bo ciężko. Nie, ja wam pokażę, ale mniejsza o to. Ale jeszcze powiem a propos tych gołębi Mentenów, że tu w Polsce ma Adam Piwowarczyk, pozdrawiam go, ma te gołąbki. Dał mi w tym roku do lotu gołąbki. A to teraz sobie Adama przelepałeś. Tak, i Przemek Jędrzejczak ma też gołąbki. I też wziąłem do lotu, żeby sprawdzić. Ja to raz jak coś kupuję, czy latuję. I w pierwszej dziesiątce oddziału mam 7 lotników, z czego 2 Adama i 2 Przemka. Także te mentany latają. No, tak. Te, co ja miałem, tam było dużo z pochodzenia Geringsu właśnie. Bo... Jest i jeszcze ma też gołębie, Ivo Renders ma, i Woltersa ma gołębie, jest taka śmietanka europejska. Dobrze, popatrzmy teraz, tutaj masz, mówisz, te gołębie rozpłodowe, tak? Nie, to są te... Nie, to są te późniaki, ale tam masz rozpłodowe, tak? Nie, to są te same potem. Aha, to wszystko to samo, dobrze. No nic, tak tego sobie zerkniemy, nie będziemy chodzić zbytnio. Można wejść, zobaczyć, to pokażemy. Widzę, na ruście masz takie, na okrągłych wałeczkach, o. Bardzo ładnie, takie cele, one z tego gołębnika lotują, tak? Nie, tu jest rozpód, Rozpód, tak. Ale to jest tylko przełożone, masz tylko czy nie? Przełożone, tak, samczyki są siedzą tutaj przełożone, nie? Dobrze. To brązowe, to są no. To, takie typowo gołębie, Andaluzy, tutaj ten to jest oryginalny, jak prawie dziadek baranowski. Bo oni mieli takiego gołębia, chyba najlepsza samica w Polsce, taka... To ja mam właśnie... Miała taki odcień, taki nietypowy troszeczkę. Dobrze. No usypiana właśnie Burat w tym roku tu grała po tych gołębiach właśnie. Aha, dobrze. To nic. Wiemy już pomału o hodowli. Szkolnego też jest. Krzyśka Szkolnego, Berliny są też białe te. Roland Jansen też to są. Tylko, żeby nie mylić, to były Roland Jansen. Roland Jansen. Jansens, o tak było. Tak, no. Dobrze, to tak, gołębie już poznaliśmy, gołębniki widzimy. W środku nie będziemy na razie wchodzić. A pokażemy teraz może jeszcze tego... kilka sztuk, tak. Tak, tutaj mamy które w klatkach przygotowane i kolega tam jeszcze nam więcej opowie o gołębiach, tych rozpłodowych, tak? Które masz swoje hodowli, ale też lotniki jakieś przygotowałeś? To które gołębie pokazałem na wspólny gołębnika, co polatałem, tam dużo nie pokazywał. To będzie do Kutna, to może... Żeby tutaj właśnie, tutaj zobaczmy, przygotowane są i będziemy teraz o nich tutaj rozmawiać. Pierwszymi gołębiami, które Czarek chce nam pokazać, to jest gołąb. Który jest ojcem, tak? Czy to jest samiczka matka. Jarka, wychowana u Jarka Grzankowskiego. Ta właśnie, co dała te gołębie, twoje sukcesy na WG Centrum. W tamtym roku po tej samice był czwarty siadał z finału, przyszło sobie jako czwarty siadał. A w tym roku został biały gołąb asem. Tutaj popatrzmy, to jest hodowu tego, tak? To jest hodowu, to widzimy. 16 gołąb. Tak, kolega Jarosław Grzankowski. Kostor Żółkiewicz, to jest ten pierwszy, 50-20, tamten miał koeficjent, widzę, od Jerzego to był 1,07, a od spodu był ten biały Sakis Minowigogis. To jest samczyk, a tutaj jest samczyk, widzę,
Podbarka Morela. I ten gołąb wyjść jako pierwszy, jako siódmy gołąb siadał na wspólnym gołębniku w Danii. Tak. I to była matka tych. To matka, jeszcze, bo ty ją schowałeś, a praktycznie nie pokazaliśmy, jak wygląda, jakie skrzydełko ma, no tak. W budowie jaka jest, taka drobna jest, widzę, nie jest. Drobna, ale samiczka na... ładnie ułożona. Tak. Na ostatnim piórku jest. Dobrze. I to jest gołąb, którego miałeś właśnie z tego kojarzenia od kolegi Grzankowskiego. Tak. Ten gołąb tak. plus Iwo, zaraz pokażę ten tutaj gołąb drugi Bartosza Morela. Morel, tak, ze wspólnego gołębnika. I to były... I to w tym roku jest as. Rodzice. Tak, w tym roku jest as, sam trochę jako czwarty siadł. Na WG Centrum. Pokażę jeszcze samczyka zaraz. Teraz mamy tutaj jeszcze, widzimy te inne rodowody, które tak, miałeś w międzyczasie. Tak. Nim Czarek nam pokaże, to mamy od Kubaczka, Lubomira. Tak, to jest pierwszy gołąb z finału, który siadał. Mhm. A to jest w tym roku od tej białej samczyk. To jest ten samczyk właśnie 0,3 ten jest, tak? Tak. I to jest Iwo Rangers. Duży taki ten jest. Duży, potężny, jest potężny, duży potężny gołąb, nie? O, i taki gołąb wydał potomstwo, gdzie się bardzo dobrze sprawdziło. Tutaj mamy też, widzę, Jer Kampa masz gołębie, jeszcze są takie oglądane kolegi Dariusza Glinki, Rogera Lismonta są, Marcela Wotersa, Wojtka Handerka. Widzę właśnie różne. To pokażmy teraz kolejne gołębie, wiesz. Już teraz mamy białego, że tak powiem, pokazaliśmy. Tak. I zostaje teraz ten, widzę, od Pawła Baranowskiego, Roberta. Tak, pokażę od Pawła Baranowskiego. Już po barwie widzę. Tak. To jest samica. Z którego roku? Ona jest 2000. 2011. Tak. Tu rodowód macie? Tak, jest rodowód. Jest. Jest. Jej siostra była najlepszym lotnikiem. No tu mamy, widzimy. Tutaj mamy rodowód tego gołębia. Widzimy po oryginałach dwóch gołębiach też odwodzących się z hodowli Pawła i Roberta Baranowskiego. I Dirk van Dijk tu jest, widzę też, w tym Burgeska, Robert Matthias Klement. Tak, i siostra była pierwszym lotnikiem jako roczna w Polsce, nie? Tej samiczki, nie? I ta samiczka teraz ją kojarzyłeś z czym? I ta samiczka była teraz kojarzona z Putmanem. Tak. I po tej samiczce... Putmanem właśnie, co tutaj mamy? Tak. Zobaczmy. Czyli to jest też, widzę, typowy, 100% Kopman, nie? Tu jest Nabel Blue, widzę, o Black Power. Dobrze. I z tej samiczki w WG Łącku był drugi gołąbek. Drugi gołąbek, było przyszło tylko 6 i samiczka jest taka bura grochowata, która została na... I z tego kojarzenia właśnie... I tu w większości gołębie mam z tej samiczki, główna moja samiczka rozbudowa. Tam widzieliśmy właśnie rozbudowa, z tym odcieniem pladowym, to właśnie z tego wywodzą się. Tak. Tak. To jest drugi, teraz mamy kolejnego gołębia. Tak. I to jest moja najlepsza samica. Najlepsza samica lotowa czy rozpodowa? Rozpodowa. Ona też była najlepszą gołębiem oddziału było, nie? Czyli to był lotnik wycofany po prostu, tak? Tak. I to jest... 2010 roku? Tak, 10. To są pierwsze gołębie, które sprowadziłem od świętej pamięci Wojtka Oleszuka. I to jest Albrecht Marcel, samiczka. Dała mi dużo dobrych lotników. Z tej samiczki... To jest oryginalna gołąb... Wojtka Oleszuka, ale po Alberta gołębia... ona ma oddział 0,3, tak? Tak, oryginalna 0,3, tak. Zobaczmy, tak. Oryginalna 0,1, 0,3. I ona jest w rozpłodzie, tak? Tak, ona jest... I on paruje się jak? Z jakimi gołębiami? W tamtym roku była zaparzona z samczykiem Roberta i Pawła Baranowskich. I z tej samiczki był pierwszy gołąb w WG Łącku. Wyprzedził drugiego gołębia o 1,5 godziny. Tylko były dwa gołębie. Tak, bo ciężko było. Ciężko było, mocno pod wiatr. Razem przez dwa dni przyleciało. Tak, pierwszego gołębia. Po tej gołąbku też mam. Po tej najlepszego lotnika. Bratu dałem, mam 12 konkursów, najlepszy stary lotnik oddziału jest. Nie tylko lepszy jednak, on ci nie dał. No, dałem mu, niech mam, mówię, nie? Dobrze. Tak. A tutaj mamy jeszcze przygotowane inne. Tutaj już widzę, też jest taka jedna jeszcze, co takie w tym typie chyba. To jest tak, to jest syn tej właśnie tej burej. Daje dobre gołębie rozpłodowe. To jest samczyk. Ładny samczyk jest. I ma tą właśnie barwę taką jak ta samiczka, którą pokazywaliśmy. Mam. Ten jest typowy gołąb rozpłodowy, nie? Ja mam tą u siebie lubić. To jest u ciebie. Tak, tak, o tej pory właśnie ten, nie? Teraz mamy jakieś niebieskiego. Tak, to jest gołąb po tym gołębiu. Jaki ten ma numer, ten? Ten jest Kulbaczka gołąb. I właśnie w tym roku... Kulbaczek, cześć. To, co pokazywaliśmy, ten rodowód, Lubomir Kubaczek, o to jest ten rodowód, tak. O tu. My akurat mamy na aukcji te gołębie od kolegi właśnie Lubomira. Piękny samczyk. Tak, widzimy, to bardzo utytułowany hodowca z Czech. Tak, jeden z czołowych chyba najlepszych hodowców. Najlepszy. Pamiętam wspólnie ze Zbyszkiem Oleksiakiem na wycieczce w Brnie,
kiedy była europejska wystawa gołębi, to on tam chyba wszystkie nagrody, jakie tylko były możliwe, tak, jako Czech zgarnął. Mocno. No, to jest oryginał. To jest oryginał. A jak go nabyłeś tutaj gdzieś? Pojechałeś do niego? Nie, pojechałem, umówiłem się z nim na wystawie i przywiózł mi tego gołębia na wystawę. W Polsce tu? W Polsce, tak. W Polsce. No, w końcu z Czech nie jest daleko do... Zostałem, właśnie umówiłem, tak. Dzwoniłem do niego, wybrałem sobie tego gołąbka. No i po tym gołąbku właśnie u Mariusza Tosika siadał mi w tym roku pierwszy gołąb. Pierwszy gołąb był po tym, bo pierwszy tak. Ast był po tej białej. Po tej białej, a ten jest... był biały, a on przeleciał z finału, który tamten wtedy? 16. 16. A tutaj był pierwszy na gołębniku z lotu finałowego. Tak, po tym gołębiu. Tak, po tym gołębiu. Od kolegi... A jest siódmym asem. A po tym gołębie jest siódmy as, tak, siódmy asem. Dobrze. Mamy też tutaj, widzę, kolejne gołębie, coś tak, które piją, to jest gołąb też, będzie, tak, będzie bujek. To jest też gołąb właśnie z tej mojej najlepszej samiczki, Albrecht Marcel. I to jest z 2014 roku. I to jest jej syn. Ta ma jaki numer? To jest gołąb mój lotowy. Lotowy, tak. Ale cały czas lata? Lata cały czas, tak. Jako młody był najlepszy w oddziele, jako rocznik, najlepszy roczny gołąb w oddziele. I był taki ciężki w 2015 roku. Radary, taki ciężki, dużo gołębi straty, nie? To cały rejon wyprzedził o 1,5 godziny. Ten gołąb jako roczny. To jest gołąb? Aż nie do wiary. To nikt nie wie. Po czym to jest? Po tej samicy właśnie Albrecht Marcel. On szuka, tak. I on też jest brudny, taka sama maź jak ona i tego. Fajny gołąb. Tutaj mam gołąbka, to jest gołąb z 2012 roku, tak? I to jest gołąb Wojtka Oleszuka, brat olimpijczyka. Wojtek wyhodował olimpijczyka, to jest jego brat. I po tym gołąbku w tamtym roku, drugi gołąbek, co siadał na Maltę, to właśnie jest po tym gołąbku. To bo widzę, to jest kolejny od Oleszczuka, Wojciecha świętej pamięci, kolegi naszego tutaj. On miał tego właśnie olimpijskiego. To jest brat olimpijczyka, To widzę ten oddział łochów, że tak powiem, mocno cię zasilił. Zasilił, tak. A to jest... Krzysztof, ty też masz coś teraz, dostajesz od brata więcej, czy nie? Aha, dostajesz, czy kupujesz? Ja muszę sam sobie szukać. Czy nie ma. A to jest też gołąbek braci Baranowskich. Właśnie z tej Albrecht Marcel i z tego gołąbka w Bugiełącku był, po tej parze, bo ja zmieniłem teraz, był pierwszy gołąbek w Bugiełącku, w wspólnym gołębniku. To jest, a ten jasny to jest brat siostry najlepszej połowej tam u braci Baranowskich. Tutaj też przygotowałeś, widzę, te lodowody Lismonta, czy coś, a na razie o tych gołębiach nie wspominasz, a tu Leszka, Kielesiaka jeszcze, a tu będą jeszcze, czy po prostu opowiesz? Pokażę teraz gołąbki, które sprowadziłem, o, te anteny pokażę, nie? Mhm. Sprowadziłeś się ile, 3 lata temu? Dwa lata temu sprowadziłem, nie? Ten, też. O, to jest gołąb od tego właśnie Henry Mentena. Tu mamy lodowód? Nie ma. Nie chcę się reklamować. No, to jest Henry Mentena. Po tym gołąbku i po Albrecht Marcel, tej samice, był u Artura Pawelca. Pozdrawiam na wspólnym gołębniku. Z tej pary obrobił loty. No jako 70 siadał, no tam szału nie zrobił, no ale może tam później coś będzie, nie? Tu jeszcze zostały nam 3 sztuki, 2 takie nakrapiane, zostałeś na później pewnie. A teraz takiego nie pokażę grochowatego. Grochowego właśnie. Samczyk. Tak, samczyk. Ten gołąb jest najlepszy tutaj w okręgu naszym. Ale młody? Młody, tak. To jest 2017 rok, widzę. Uzyskał konficent 5 coś z hakiem. I to jest po Oleszczuka? Nie, to jest gołąb sprowadzony od Rajmunda Suchego, to Grzesiek Nowicki mi sprowadzał. Oryginał, tak. 2475 pewnie będzie miał. DV0 2475. Początek, tak. No jakbym zgadł. 2475 i 13. Tak, 13. Niski numer, na chody w oddziale, że załatwił takie niskie obrączki. I no fajnie siadał, no konficent tam 5 coś. Najlepszy od tego oddziału. Dwa razy pierwszy siadał w oddziale, raz w okręgu. W okręgu jest pierwszy. Bo już tam chłopaki sprawdzali, nie? No, widziałem parę tych. Czyli widzimy oryginalny gołąb Rajmunda Suchego. Tak, też fajnie się sprawował. Mam parę tych gołąbków, leciały fajnie, nie? Ja tylko powiem, bo ty mówiłeś o tych gołębiach Henry Menten. Będzie okazja kupić w Polsce legalnie. Nie trzeba będzie wcale do Belgii jechać 11 listopada. Henry Menten przeznaczył na tą aukcję na rzecz podopiecznych Fundacji Ludzki Gest Kuby Błaszczykowskiego i jeden gołąb z hodowli Henry Mentena będzie. Będzie, tak? Będzie. To będziemy zainteresowani. Notabene też Rajmunda Suchego też. Mhm. On już jest u nas na stronie, można sobie zobaczyć tego gołębia. Nie wiem, czy tam do dołu jest stawiony, ale on będzie za chwilę. W tym roku sprowadziłem tego Udesza właśnie od Mentena. Też, to jest... Tak, polota gołąbek. Ale nie lotujesz go. Nie, polota. 14 konkursów robił u niego. U niego. Tak, u niego. Czyli to jest z którego? 17 roku? Tak, z tego roku, tak, sprowadziłem, tak.
Ile zrobił konkursów? 14 konkursów. 14, to zobaczmy ile młodych, ile gołębów młody w Belgii odbywa lotów. No, to on zrobił 14. To samczyk? Tak, samczyk. No i on tam ma... No i został nam ostatni, widzę taki. To jest ten, a jeszcze to samiczki mam, właśnie pokażę. Aha, a co to był za gołąb ten? Co, nie chcesz go pokazać? Ten? A nie, to jest ten Iwo, to, co to był ta, z tą białą, co? Ta para pierwsza. Teraz tutaj. Nie, samiczki chyba nie były pokazane. Były. A to wszystko może być. Mamy, czyli widzimy tak, bo tutaj, ale nie pokazaliśmy, tutaj miałeś też, widzę, i oprócz tego widziałem gołębie Leszka Pielesiaka, tutaj te Rogera Lismonta, Wojta Henderka. Tak, tam ty gołębie pokazywaj to. Ale wiem, ale do cały czas je testujesz, cały czas je, że tak powiem, sprawdzasz? Tak, cały czas krzyżuję, parzę, zmieniam samice, coś tam się. Są indywidualne duże półki zrobione po prostu. Możemy tam pokazać, jest taka. Tutaj pokażemy, ale tutaj popatrzmy, bo tu jeszcze tak kolegę widzimy, on jest razem z bratem, są bardzo duzi, ale też trzeba tu bardzo uważać, bo tutaj jest u góry tam sala do walk MMA, ćwiczenia. Tak, tam tutaj jest to przeszkód, można pokazać. Tak, tak, to będziemy, zobaczymy, ale tutaj kolega właśnie tutaj ma salę, gdzie można sobie poćwiczyć MMA, a później na turnieje jeździć, nie? Tak. Ty jeździsz na turnieje jeszcze? Nie, za stary. Zawodnicy twoi, tak? Młodzież. No właśnie, po co? Zdarza się, że zęby się straci czy coś? No, bywa. No. Bywa coś tam, nos poleci. Dobrze, to nic. To przejdziemy, pokażemy teraz jeszcze te, jak tak, wygląda. Pokażemy. Widzimy, są te takie cele, które kolega ma zrobione dla tych takich, dla pewnego parowania, ale co mi miło zobaczyć coś mojego pomysłu, te takie kiedyś, co wymieniliśmy karmiki, w sklepie dla hodowców można je nabyć. Tutaj sobie, ile masz tutaj tych boksów? Raz, dwa, trzy, cztery, 12 par. Tak, 12 takich, co w wspólnym gremie. Teraz masz tu pusto całkiem? Tak, pusto. Pusto. Kiedy będziesz parował je? No, gdzieś w lutym. Połowie marca. No. Tutaj jeszcze, bo nie wspomnieliśmy w ogóle całkiem o tym, tutaj widzę, masz preparaty, widzę Lenfryda, ale... Tak, lotujesz, a jakie jeszcze suplementy diety, jakich firm używasz? Ale biorę Dominika Falarskiego, to do mnie starych, tak. No i tam zadowolony z tych preparatów. A karmy jakie tutaj stosujesz? Tu masz blisko w sumie do Ruśca, tam jest Zagłębie, tam jest IMDM, Eupol, Campol. No mamy Campol, Prima jest, no. No jest, tu trochę Zagłębie tutaj u nas jest. No do Cypiana wszystko mamy, sklep bliziutko, tak, ale utrzymujemy się tutaj. Aha, mówię, dobrze. A taka profilaktyka, leczenie, no to doktora Miszkowskiego bierzemy. Czyli widzimy, jak się nazywa, tak wygląda hodowla tutaj mistrza. Przypomnijmy jeszcze raz, oddział. Oddział Stryków. Numer. 0222. I ten numer warto zapamiętać. Tak. I koledze też życzymy powodzenia. Tak, dziękuję. Ja jeszcze bardzo chciałbym podziękować panu Mariuszowi Tosikowi za przygotowanie gołąbki, bo naprawdę przygotował gołąbki na lot finałowy fenomenalnie. Polecamy ten gołębnik na następny rok, żeby ludzie po prostu zdradzili. Gołębie były tak przygotowane, że do późnego wieczora siedzieliśmy, zresztą Krzysiek był, i gołębie po ciemku siadały. Tak były fenomenalnie przygotowane. Następnego dnia też jeszcze dochodziły sztuki. Szły gołębie. Tam troszeczkę, tam powiedzmy szczerze, Jasia Buchęciaka gołąb zablokował, tak jak zablokował. Ale później już zaczęło. I rano spadały, także było i ładnie utrzymane. Także polecamy do rywalizacji, żeby ten gołębie. Mariusz Tosik włożył serce w te gołębie, przygotowanie tego gołębi. Widać, że przeżywa i gołębie są przeżykowane. Przygotowane naprawdę. No nic. Życzymy powodzenia. Kiedyś po kolegów postaramy się jeszcze na jakimś locie odwiedzić. Tym bardziej, że powiem, tutaj jest bardzo łatwo dojechać, bo to jest przy głównej drodze. Tak, zapraszamy. Z miejscowości Stryków zjechać, znaczy na zjeździe Stryków zjechać do Głowna i tutaj można kolegów by było też odwiedzić. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.